Witajcie drodzy widzowie na moim kanale. Witam was dzisiaj w kolejnym filmie. A film będzie taki, jakiego jeszcze YouTube nie widział. Mianowicie będzie to dzisiaj, jak to nazwać, test, recenzja przyczepy towarowej do transportu, do przewożenia samochodów. Takiej przyczepy, która w Polsce produkują ją, składają ją różni producenci. I taka przyczepa, która nazywa się Boro, w Polsce bardzo popularna, w Niemczech nie bardzo, bo ja powiem szczerze, że na niemieckich rejestracjach takich przyczep ja chyba jeszcze nie widziałem. One w głównej mierze są popularne w Polsce. I to właśnie o. Tak wygląda taka przeciętna przyczepa i to właśnie na tych przyczepach wozi się do Polski auta od tych Niemców, właśnie od tych, którzy płaczą jak auto sprzedają, którzy gonią te lawety do polskiej granicy, to właśnie na tych lawetach wozi się te samochody. Ja wam chciałem o tej lawecie trochę poopowiedzieć. Jako, że użytkownikiem jestem od dłuższego czasu, bo lat będzie to 12, ona jest 2008 rocznik. Najpierw zapraszam was do pierwszej części filmu, w której omówię wam dane techniczne, omówię wam jak ta eksploatacja przebiegała, jakie były wydatki w ciągu 12 lat na tą lawetę, ile ona przejechała kilometrów. W drugiej części natomiast pokażę wam, jak ta laweta zachowuje się podczas jazdy, jak się prowadzi, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Więc moim zdaniem mogę coś na temat eksploatacji tej przyczepy powiedzieć, a jak mówię, na internecie nie znalazłem nic na ten temat, więc zapraszam was do oglądania i do wspólnego rozważania, co w tej lawecie jest dobre, co jest złe. To jest przyczepa, która na początku zarejestrowana była na 2 tony masy całkowitej. Potem zmieniłem to, bo zmieniłem samochód i w Niemczech można to za pomocą rzeczoznawcy. Przerobiłem to po prostu na 2 tony 200. W ten sposób o 200 kilo sobie podniosłem sobie tym samym ładowność. Oczywiście to mnie też tam kosztowało chyba 250 euro taka zmiana, ale jak wiecie dobrze, te przyczepy są homologowane chyba od 1800 nawet lub od 2 ton do 2 ton 700, co zresztą mówił mi też właśnie ten rzeczoznawca, który od razu mi się pytał, czy jak chcę, to może mi zrobić od razu 2700, no ale ja takiej nie potrzebuję, bo póki co przynajmniej nie mam takiego tam samochodu, który 2700 na haku by miał. A po drugie też nie potrzebuję, bo jakichś tam busów czy czegoś takiego nigdy ta przyczepa nie woziła, więc na razie nie jest mi to potrzebne. Co tam, co jeszcze do danych technicznych? Może koła, to są czternastki. Czternastki koła. Dokładnie to będzie, to jest ten rozmiar 185 R14C, a więc wzmocnione. Na podzespołach jest laweta Knota, mianowicie osie. Są Knota, tak samo hamulce, linki i tak samo zaczep. Ogólnie na samym początku wam powiem taką moją ocenę tej przyczepy, nie zagłębiając się najpierw w szczegóły. Moja ocena tej przyczepy jest bardzo dobra. Pierwszym wielkim plusem tych przyczep są ceny. Bo jak wiecie, te ceny tych przyczep są bardzo atrakcyjne, możecie sobie zobaczyć na Allegro, ale poniżej 10 tysięcy euro, można nawet już z jakimś tam wyposażeniem typu LEDy, jakieś lepsze kółko podporowe, zapas, bo te takie ceny najniższe, które oni podają na Allegro, to są często ceny na zwykłych lampach, bez obrysówek, bez koła zapasowego, z najtańszym kołem podporowym, bez wciągarki, no potem to dodatkowe wyposażenie odpowiednio kosztuje, ale no wydaje mi się, że poniżej 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych da się kupić taką przyczepę nowiutką i bogato w miarę wyposażoną we wszystko to, co potrzeba.
Drugą zaletą jest na pewno ten, nie jest to przyczepa aluminiowa, jest to przyczepa metalowa, jak wiecie, ale zaletą tego jest ten odcisk ogniowy. Zobaczcie, przyczepa 12 lat, garażowana cały czas pod chmurką i póki co nadal kompletnie bez korozji. No i to jest, uważam bardzo ważna rzecz. Nie ma nic gorszego niż to by miało rdzewieć, pękać i tak dalej. Trzeci plus, no tutaj ten plus jest już uzależniony od tego, gdzie tą lawetę kupicie i kto ją będzie spawał. Ja akurat miałem szczęście, że tam gdzie kupiłem, mieli jakiegoś dobrego fachowca od spawania, bo spawy są fajnie zrobione, nigdzie to nie pęka, wszystko to ładnie pasuje, naprawdę nie zauważyłem żadnych tutaj, nigdzie to się nie upina, a więc nie zauważyłem żadnych minusów pod tym kątem. Próbowałem też policzyć mniej więcej, ile ta przyczepa może mieć przejechane kilometrów. No niestety nie jest mi to łatwo policzyć, ale jak na, znaczy stosunkowo sumarycznie ona ma, wiadomo, przejechane dużo kilometrów, bo myślę, że to jest 300, może z 350 tysięcy, trudno mi powiedzieć. No ale przeliczając to przez 12 lat, gdzie wychodzi to na rok 30 czy 35 tysięcy, no więc to myślę wcale nie jest dużo. No ale mimo wszystko po tym czasie parę rzeczy musiałem wymienić i teraz wam opowiem z głównych rzeczy, co to było wymieniane. Więc w 2016 roku największa inwestycja tutaj była w tą przyczepę, mianowicie wymieniony był cały zaczep, ale też cały hamulec najazdowy, wszystko razem kompletnie nowe, suwadło, te tulejki, zaczep, tutaj ta sprężyna do ręcznego hamulca, wszyściutko cały wkład nowy, no to koszt w granicach 900 czy 1000 zł. Zaczep knota taki jak był. I kolejną rzeczą, która była też wymieniana, to jest tylna oś. Przednia jest na razie oryginalna, tylna oś była wymieniana, no co tutaj widać, już jest inny ten kapsel niż tutaj. Dlaczego była wymieniana? Wymieniana była dlatego, że te osie, jak wiecie, są na takich gumach jak gdyby. Można je też regenerować, no ale trzeba tą oś wyjąć, zawieźć do takiego punktu regeneracji, potem jechać odebrać. Ja tego nie mam u siebie na miejscu, mam to daleko, nie chciałem jeździć w tom i z powrotem. Poza tym były też do wymiany hamulce i za 1350 chyba zł kupiłem całą kompletną oś. Łącznie z bębnami, czyli z nowymi hamulcami, nowymi szczękami, i wystarczyło z czterech śrub linki odczepić, z czterech śrub tamtą starą zrzucić i założyć nową. Więc to był taki rok, w którym było takich 2,5 tysiąca takiego wkładu. A poza tym wiadomo, linki, opony, szczęki hamulcowe, na przykład komplet szczęk hamulcowych od Knota razem ze sprężynkami, no to jest koszt około 170 zł. Same szczęki, jakieś podróby bez sprężynek można kupić dużo poniżej 100 zł, więc to nie jest dużo. Linki wadą tej przyczepy według mnie, może nie tyle przyczepy, co wadą są te linki, które często oplot pęka, dostaje się tam woda i linki stają. I potem oczywiście trzeba je wymieniać, bo blokują koło, więc tak to wygląda. No i to był 2016 rok. Tutaj już nie będę zdejmował, ja mam wciągarkę Alco, która też jest bardzo dobra, służy od nowości. Jest też wymienione koło podporowe jest Alco, takie o udźwigu 500 kg, kosztowało 500 zł, ale tylko to koło, tego typu koła wam mogę polecić, bo te co są na wyposażeniu standardowym po 70 czy 80 zł to się nie nadają. Nie nadają się tak naprawdę kompletnie do niczego. W zeszłym roku natomiast była w przyczepie wymieniona, sam sobie to robiłem, cała instalacja elektryczna, cała, znaczy wszystkie przewody, wtyczki, tam jest założona
Tam jest założona puszka, taka rozdzielcza, która tam się łączą kable, potem idą do przodu, oddzielnie mam lewą i prawą stronę. Dokładałem sobie też rok temu taką skrzynkę narzędziową. Skrzynka dosyć duża, już teraz wymiarów wam nie powiem, ale bardzo wygodna. No, z miejsca na przykład na wszystkie pasy, na jakiś tam młotek, na kolbę od wciągarki. To wszystko możecie sobie tu zmieścić, a jeszcze wam miejsca zostanie. Zamocowana jest tutaj od góry na czterech śrubach i jeszcze z tyłu jest złapana, żeby to nie drżało. I światła mam po części LEDowe, po części zwykłe, żarówkowe, dlatego że z tyłu czasem się palą. Lepiej wymienić jedną żarówkę niż całą lampę. Po bokach są odblaski, żeby to było widoczne. To jest też ważne, gdzieś jak się nieraz w nocy zawraca. O, zaczęło padać. Jak się gdzieś nieraz w nocy zawraca, dla swojego bezpieczeństwa ważne takie po bokach mieć. Obrysówki LED, przód, tył, tylne lampy zwykłe, żarówkowe, ze wstecznym, bardzo dobrze świeci, odblaski. TIF ważny, jak widzicie, do maja 2021 roku, więc jeszcze trochę będzie można jeździć. Oświetlenie tablicy rozdzielczej, tak samo LED, no i druga strona to samo, to jest normalne. I przód też mam obrysówki, bo lubię w lusterkach, jak to widać. No lepiej też to się jakoś tam prezentuje. Jak wszystkie światła działają, jak ładnie to świeci, no to też jakoś tam policjant nie ma podstawy do zatrzymania takiego samochodu. Także przez ten czas, tych 12 lat, ja jestem ogólnie zadowolony. Wiadomo, nie można tego porównywać z przyczepami, które kosztują dwa razy tyle, po 20 tysięcy złotych. No bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Tutaj stosunek cena do jakości uważam perfekcyjny. 12 lat, żadnych pęknięć, żadnej rdzy, oprócz eksploatacyjnych żadnych wad, bo jak mówię, wymiana tej tylnej osi, no to jest jakby też rzecz eksploatacyjna. Po prostu zaczęło lekko zdzierać te opony, więc stwierdziłem, że lepiej wymienić całą oś, mieć nowe hamulce, niż to tam jakoś regenerować. Zaczep tak samo, rzecz normalna, to się zużywa. Instalacja tak samo, wymieniałem dlatego, że już te lampy przygasały, mrugały, to już nie było sensu tego łatać, reperować. Dlatego to zostało wymienione. Jak już mówimy o teście lawety, to chciałem wam też ją pokazać, jak ona wygląda załadowana z samochodem. To jest, długość jest, tak jak mówię, 4-metrowa, więc taka Astra akurat tu z przodu trochę wystaje, ale z tyłu jest całkiem schowana. No ja mam 2,5-metrowe najazdy, więc no, niektórzy mają 2-metrowe, to w ogóle uważam, są za krótkie, zwłaszcza do takich samochodów z długim zwisem tutaj z przodu. Trzeba mieć jakieś deski, żeby podłożyć, bo niekiedy pod te 2,5-metrowe też podkładam. No i tak jak mówię, ona się bardzo dobrze zachowuje, nie miałem z nią problemów większych, oprócz tego, co wam tam mówiłem wcześniej, no ale to wiadomo, wynika już z eksploatacji. Pasy fajnie się zapina, bo jest metalowa, ma to do siebie, że się oczek nie wyrwie, można to naprawdę mocno zapiąć. Nie wiem, nie rdzewieje mi to wcale. Tutaj macie skrzynkę, sobie dołożyłem, tak jak wam mówiłem. Co jeszcze? Tak to wygląda z autem 4-metrówka. Co do prowadzenia lawety, stwierdziłem, że najlepiej będzie, jak nagram wam filmik, jak właśnie z nią jadę. I co ważne, w lawetach najważniejsze jest chyba prowadzenie z ładunkiem. No jak widzicie, tutaj nie jest ciężki samochód, bo to jest to Opel Astra. Nie wiem dokładnie, ile waży, bo musiał zerknąć dokumenty, ale podejrzewam, że gdzieś 1300, może 1400 kilo. No co ja mogę powiedzieć, ona prowadzi się bardzo dobrze.
Już nie będę teraz zmieniał na licznik, jadę 85 na godzinę, czyli można powiedzieć, że prawie zgodnie z przepisami, bo to nie jest, nie mam jej homologowanej na 100 km, tylko na 80, ale wam powiem, bo wiadomo, jest dzień, policja stoi tu wszędzie po bokach, ale spokojnie da się jeździć stówką z samochodem i nie ma jakiegoś tam większego bujania. Co jest ważne, no, ponieważ ona ma te koła pod spodem, no i to są duże koła, bo to są czternastki, no to wiadomo, że ona jest wrażliwa na to, jak załadujecie samochód. Jeżeli dacie go za bardzo do tyłu, no to wiadomo, że ona będzie wężykować. I, no i to już po prostu każdy musi według swojego doświadczenia. Inaczej się ładuje, wiadomo, samochód duży, ciężki, kombi długi, inaczej krótki. No każdy to musi mniej więcej wyczuć, jak takie, jak taką lawetę obciążyć, no bo nie można też za dużo dać na hak. Musi to być tak odpowiednio wyważone, żeby jednocześnie hak nie był dowalony na maksa, z drugiej strony, żeby tył nie był, żeby nie był znowu odciążony i w ten sposób, żeby nie wężykowała, bo to jest naprawdę wtedy niebezpieczne. Wiadomo, nie jedzie się tak, jak zresztą z każdą przyczepą, no nie jedzie się tak jak bez przyczepy. Jakiś nagły manewr wiązałby się z dużym ryzykiem, dlatego jeżdżąc z przyczepą to jest normalne, no po prostu staramy się nagłych manewrów nie wykonywać, ani nagłych hamowań tak samo, bo to jest wiadomo nie to, co samo auto. I nawet jak mamy ciężkie auto, no ja mam to auto, które waży ponad 2 tony, więc czym cięższe, tym lepiej, no ale mimo wszystko ten ciężar tej lawety też robi swoje. Jeżeli chodzi o zapinanie pasów, ja przeważnie jak jadę, oczywiście jedziecie gdzieś blisko, wystarczy, że zapniecie na 2 pasy po przekątnej, to wam nie puści, nie ma opcji. Ale w razie jakiegoś wypadku, w razie jakiegoś naprawdę gwałtu, wiecie, że jedziecie blisko, nie musicie się rozpędzać, ale na autostradzie w razie jakiegoś wypadku, jakiegoś gwałtownego hamowania, uważam, że to powinny być 4 pasy, to jest po prostu 5 minut dłużej roboty, a jedzie się dużo bezpieczniej. Jak macie je na 4 pasach, to tam praktycznie laweta wam się do góry nogami wywróci, a samochód będzie nadal na niej stał, więc to uważam jest ważne. No i tyle chyba odnośnie co do prowadzenia, jak ona się prowadzi. Na pusto to wiadomo, to już nie jestem w stanie wam pokazać, bo jej nie będzie widać, się chowa za tylną szybą. Na pusto prowadzi się bardzo dobrze, to można spokojnie jechać sobie nawet i 120 i to się nic nie dzieje, ale wiadomo, jeździmy zawsze, pamiętajcie, jeździmy zawsze zgodnie z przepisami, a więc jeżeli nie mamy setki, jeździmy 80, bo nas mandat może trochę kosztować. I tyle byłoby chyba o tej lawecie, co miałem wam do powiedzenia. Myślę, że na tyle lat, co ją posiadam, mogę się o niej wypowiedzieć, na tyle kilometrów, co nią zrobiłem. No i ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupiłem takiej lawety, no to macie tutaj jakieś informacje i możecie sobie z nich zaczerpnąć. Ja wam życzę już miłego dnia, pozdrawiam was serdecznie i zachęcam do oglądania mojego kanału i zapraszam do następnego filmu w przyszłym tygodniu. Cześć, trzymajcie się!